Pierwszy raz poszedłem na salę i na pierwszym treningu pamiętam, mój pierwszy trener Mikołaj Nos powiedział: zobaczysz, że zostaniesz mistrzem Polski. I pojechałem na mistrzostwo Polski w wieku 13 lat i zdobyłem mistrza Polski po roku trenowania. Ojciec chciał, żebym boksował. On tam był chory na Hajnego Medynę i miał chorą nogę, także on nie mógł boksować, ale zawsze chciał, żebym ja boksował. Jak zawodnik, gdy zarabia $1 000 000, to każdy mówi: o, ja za takie pieniądze chciałbym wyjść, położyłbym się, dostałbym $1 000 000, ale nikt nie wie. Każdy widzi ten szczyt tego sukcesu, że zarobił, doszedł do walki o $1 000 000, ale nikt tego nie widzi, ile on przeszedł, żeby dojść do tej walki. I myślę, że 99,9% ludzi, którzy by wiedzieli, co ten człowiek przeżył do walki o ten $1 000 000, to jednak by odmówili, powiedzieli: to nie dla mnie. Najlepsze, co może być w karierze zawodnika, to to, jak po ciężkim obozie przygotowawczym, po wygranej walce, sędzia podnosi ci rękę, czujesz się, nie jest to nie do opisania. Nie jestem takim zawodnikiem, że spoczywam na laurach, zawsze jesteś do poprawy i zawsze analizuję później swoje walki i próbuję to w sparingu, czy na worku, czy w następnej walce już nie popełniać tego błędu, no bo o to chodzi, żeby człowiek uczył się na błędach. Jak dostałem wiadomość, że mogę trenować z trenerem Fiodorem Łapinem, bez zastanowienia brałem torby, pakowałem się i przyjeżdżałem do Warszawy, bo wiem, że dla takich trenerów się nie odmawia. U trenera Łapina na treningach jest rygor, są zasady. To mi się podoba, że jest dla mnie trenerem, a nie przyjacielem, znajomym. To też jest duża różnica. Czuję, że widzi we mnie potencjał. Zwraca uwagi na pracę nóg, żeby przy ciosach nogi pracowały. I dużo skrętów biodrami, bo sam powiedział, że siła jest, dynamika jest, tylko ja nie umiem tego wykorzystać. Przyjechałem tutaj, to nawet się nie spodziewałem, że tu chłopacy są tacy w porządku, no bo tu każdy, to jest jedna wielka rodzina. Krzysiek Głowacki dużo mi właśnie podpowiada tego, żeby nie łączyć nóg, takie sprawy techniczne. Bardzo mu za to dziękuję, bo jest naprawdę super człowiekiem. Moim zdaniem każdy mistrz powinien zachowywać się i być takim w porządku, fajnym człowiekiem jak Krzysiu. Cele mam te same co rok, co dwa, co 10, co 12 lat temu, gdy zaczynałem. Jest to zdobycie mistrzostwa świata. Będę dążył do tego i spełnię swoje marzenie. To jest boks.